Panie Piotrze, która to pańska młodość? Bo my pisząc i mówiąc o panu trochę dziwnie się czujemy, kiedy twierdzimy, że druga, bo już kolejny raz pan wraca do tej naprawdę świetnej formy i wrócił pan do reprezentacji w takim wieku, w którym wielu zawodników już kończy kariery. No, cieszę się bardzo. No, na pewno to jest dla mnie dopingujące. To przeżycie jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo bardzo dobrze się z tym czuję. Przede wszystkim, że mogłem w podeszłym wieku, jako sportowiec oczywiście, nie jako człowiek, w dojrzałym takim wieku sportowca, mogłem udowodnić sam sobie, że jeszcze jestem w stanie powalczyć o najwyższe cele w reprezentacji. Także jestem zdumny z tego, jak pracowałem, jak ciężko przygotowywałem się do meczów ligowych. Oczywiście jest to równie zasługą całego mojego zespołu, z którym trenowałem ten rok, bo gdyby nie było tego poziomu na treningu bardzo dobrego w Lotosie Treflu, to wydaje mi się, że mogłoby mnie tutaj nie być. Po prostu dopasowując się do poziomu treningu, do ciężkiej pracy, którą tam wykonaliśmy z trenerem Anastazim, udało mi się gdzieś zwrócić uwagę na siebie i z tego jestem dumny. Z Lotosem zdobył pan srebro Mistrzostw Polski, Puchar Polski. W którym momencie tego sezonu pan pomyślał o tym, że może uda się wrócić do kadry? Czy od początku pracy z trenerem Anastazim taki pan sobie cel stawiał, czy to przyszło wraz z wynikami? Nie, tak naprawdę to przyszło w momencie, kiedy Stefan ze mną rozmawiał. Ja nie myślałem o tym, bo jeżeli ja bym myślał o kadrze podczas ligi, to w życiu bym nie grał takiego sezonu, jak zagrałem. Dla mnie liga była najważniejsza. Dla mnie mój zespół, w którym grałem, był najważniejszy i zrobienie wszystko, żeby ten zespół był jak najwyżej. Kiedy przyszło powołanie i kiedy Stefan ze mną zaczął rozmawiać na temat reprezentacji, wtedy dopiero tak naprawdę uświadomiłem sobie, że mam szansę na powrót do kadry.